Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na jedno odcinkowca kolejnego, który będzie przed Sonicem Advance 3. Stwierdziłem, że warto nagrać tę gierkę, w szczególności, że bardzo dawno temu wyszła. No i chciałem ją osobiście wam pokazać na kanale, tak jako w formie jednoodcinkowca, dlatego że prawdopodobnie będziemy sobie z tej gry robić live'y za jakiś czas, ale to dopiero za jakiś czas, spokojnie. Słuchajcie, moi drodzy, jak słyszycie po muzyce, jest to Rayman 1, ale nie byle jaki Rayman 1, ponieważ... Dokładnie tak, Rayman Redesigner. Proszę państwa, przed wami Rayman Redesigner, którego bardzo chciałem nagrać na kanale już jakiś czas temu. I wiem, że to nie jest Redemption i nie jest to ten cały Turbo Rush, ale przynajmniej sobie zagramy chociaż trochę w ramach odstresowania się w Redesignera. Bo w sumie jestem bardzo ciekaw tego, co tutaj Raymani przygotował. Mamy tutaj oczywiście parę opcji. Mamy Extrasy, Credits, Options oraz mamy Make Levels oraz Play Levels. I my, jako że to jest ten jednoodcinkowiec, to zagramy sobie w Play Levels. Zobaczymy, jakie tutaj poziomy na nas czekają. O, tutaj coś mi wyskoczyło. Mamy 4 poziomy dostępne. Curse, Chaos. Okej. Zobaczmy, o co tutaj. Mamy 4 dostępne levele. Zobaczymy, na czym one polegają. Bardzo ciekawy sposób jest to jakby wszystko przedstawione, dlatego że wyskoczył mi aż notatnik, żebym mógł zaakceptować. I o co tutaj chodzi? Dobra. Mamy tutaj wysoki skok, z tego co ja widzę. Tam po lewej i prawej był Mr. Dark. Aha, czyli jesteśmy w Candy Chateau i uciekamy przed gorącą czekoladą, która leci do góry. Jedna rzecz mi się nie podoba. Dam się jednak z tej perspektywy, bo jakoś bardziej polubiłem ostatnimi czasy perspektywę z prawej strony, a nie z lewej. Tak więc to tylko tyle chciałem powiedzieć, no cholera jasna, znowu spadłem w tą samą gorącą czekoladę. Proszę się ze mnie nie śmiać, bo to nie jest śmieszne, to jest żałosne. Dorosły chłopa w Raymana 1 nie potrafi grać. Nie, no dobra, śmiechy, chichy i tak dalej. Powiem wam szczerze, naprawdę czuć mocny vibe tego. No kurwa, serio? Czuć mocny vibe Raymana Designer lub innych tego typu wersji Raymana 1. I to mnie bardzo cieszy, tak szczerze powiedziawszy. O-oh. Dobra. Ałała, to bolało. To przyznam, bolało bardzo. No właśnie, ale żeby polecieć do góry, to musimy najpierw te wajchy z lewej i z prawej strony uruchomić. Dobra, dam radę. Dobra, udało się. Jak słyszeliście, był dźwięk. No i możemy lecieć dalej. Kurde, cholera jasna, no. Pierdzielone dzieciaki. Kurde, czemu za każdym razem muszę wracać z failem? No, god damn it. Dobra, mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Won mi z tym. Won mi z tym, dokładnie tak. Teraz do góry, szybko, szybko, szybko. Dobrze, balonik z literką R. Szkoda, że tego nie było normalnie w Raymanie Redemption. Śmieszny byłby taki balonik w poziomie. Nie powiem, że nie. Albo była, nie pamiętam, kurde, że był. Ale nie, z pewnością pamiętam, że nie było tego baloniku, a szkoda, bo byłoby śmiesznie. Dawaj, 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 dawaj. Elegancko. Co? Razy jeden i co? Dostałem coś, czy nie? No i co? Co w związku z tym? Aha, czyli dobra, kontynuujemy dalej poziom. Dobra, przez chwilę myślałem, że kurczę pieczone, jednak nici będzie z kontynuowania. Aha! I teraz Mr. Dark rzucił na nas tą... A, dobra, ten czar cały. Dobra, okej, kumam. Czyli mamy teraz wieczne bieganie. Dobra, okej, kumam, o co chodzi. Wszyscy pamiętamy to z Raymana 1. Powiem wam szczerze, kurde, bardzo się cieszę, że odpaliłem sobie na nowo Raymana... jedyneczkę, tylko że w wersji Redesigner tym razem, a nie Redemption. Chociaż do Redemption mam ogromny sentyment i naprawdę będę chciał za jakiś czas ogarnąć tego Turbo Rusha zasranego. No bo wypadałoby.
chcę skończyć i chcę zrobić to na 100%, ale powiem wam tak szczerze, nie wiem czy tylko ja tak mam, jeżeli chodzi o Raymana 1, może tylko ja tak mam, może ja jestem jedyny kurde na tej planecie Ziemi, chociaż wydaje mi się, że jest jeszcze jedna osoba, nawet dwie osoby, które mogą mieć tak podobnie i tutaj patrzę chociażby na Macieja, jak i na Capybara. Ale jak kończę za każdym razem Raymana 1, to tak jakoś, nie wiem, mi jest smutno za każdym razem. W sensie, kurczę, Rayman 1 to jest naprawdę świetna produkcja. Nieważne, czy to w wersji Redesigner, czy tam w innych wersjach. Po prostu, wracając cały czas do Raymana 1, wracam cały czas z taką mocną nostalgią i z taką wielką radością. A nie mówię, że to inaczej jest w przypadku innych Raymanów, bo tak w zupełności nie jest. No ale jednak jakoś tak Rayman 1, kurde, no weź się skup gościu i przejdź tam dalej, no, ja pierdzielę. Dobrze. Jest i checkpoint, elegancko. Na szczęście mamy tutaj, mówię, nieskończoność żyć, więc to nie powinno nam stać na jakiejkolwiek przeszkodzie, chociaż dobra, okej, cofam to co powiedziałem, bo teraz przecież Mr. Dark rzucił na nas znowu czar, fuck. Aha! Czekajcie, musimy w odpowiednim momencie skakać. Kumam, o co chodzi. No to może być dosyć interesujące. No prawie bym się tam dostał do góry. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Dobrze, udało się. Elegancko. I co teraz będziemy mieli? Jakieś dodatkowe nagrody? A, dobra, okej. Myślałem przez chwilę, że tutaj koniec poziomu, ale no przeliczyłem się trochę, bo teraz oczywiście Mr. Dark jest takim kurde pranksterem, że rzucił na nas zaklęcie, jak to się mówi, zamiany kontrolek. Bardzo fajnie, ale tam widziałem, że kurde jakiś bonus był, cholera jasna, utopiłem się w cytrynie, jak tak można, mimo że cytrynę lubię, a zwłaszcza do herbaty. No tak właśnie, zawsze cytryna fajnie podkreśla smak, nie żeby coś. No ale nie, no kurde, powiem wam szczerze, że myślałem z początku, że to będzie taki, nie wiem, trochę nudniejszy Rayman Redemption, ale tak szczerze powiedziawszy, to grając sobie na nowo w taką reedycję Raymana 1, no to nie mogę się aż oprzeć normalnie, kurde, no gierka jest przepiękna, mimo że to jest Rayman Redesigner, no to jednak kurczę pieczone, no. Zawsze miałem ochotę zagrać, teraz mam okazję i korzystam z niej. Tu mamy, widzę, że różnokolorowe Tinksy. Mamy jakieś brązowe, zielone, czerwone, teraz fioletowe. Co tu się dzieje? Co tutaj się odpierdziela? Niestety na to pytanie nie znam jeszcze odpowiedzi. Myślałem, że tam doskoczę do tamtego cukierka, ale tamten postanowił mnie strollować i zleciał sobie za czekoladę. A może nie za czekoladę, ale bardziej pod czekoladę, bo to nie było za, tylko pod. Tak czy inaczej, widzicie to przed ostatnim? Przedostatnim? Nie, przepraszam, nie przedostatnim. Między drugim a trzecim odcinkiem z Sonic Adventure 2. To ten odcinek będziecie widzieli. Fuck, 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 kurde! No ale na szczęście nie musieliśmy tutaj nic robić już. Więc teraz trzeba się skupić. Dokładnie tak. I już kontrolki mi z powrotem wróciły. Świetnie. Bardzo się cieszę z tego powodu. A co tu mamy za jakąś czerwoną... O nie, naprawdę. O Jezus Maria, dobra, niech będzie. Przeżyję to jakoś. A go będę teraz tak trollował, kurde, a co? Hahaha, dobrze ci tak, kurde, Dark Raymanie, wypierdzielaj ode mnie, serio. Ja za dużo się nacierpiałem z twojego powodu i nie mam zamiaru, kurde, znowu... O kurde, nie! Zapomniałem, że przecież tu biegać mogę, kurde, zapomniałem. Ja kompletnie, kurde, zapomniałem, że mam te wszystkie umiejętności. Dobrze! Przynajmniej teraz dobrze, że zapamiętałem, że mam te wszystkie umiejętności. Ja go teraz w bardzo prosty i perfekcyjny sposób strollowałem. Przynajmniej tak mi się wydaje. A mi się może wiele rzeczy wydawać. Kurde! Ajajajajajajaj!
No, widzę, że teraz tutaj doszły nam zielone tinksy. Zobaczymy, co teraz się będzie działo. Tu jeszcze jakaś... A, to jest wróżka powiększająca, dobra. Troszeczkę ciekawi mnie to, znaczy może nawet nie powiem, że ciekawi, bo źle się tutaj troszeczkę wyraziłem. Bardziej mnie intryguje, że mamy teraz różnokolorowe raptem wróżki, kurde. Co tutaj się dzieje? Co to kurde jest? Ładne tutaj zmiany przyszykowane dla nas. A nawet nie dla nas, tylko dla mnie, mogę powiedzieć. Okej, zdobyliśmy jedną klatkę, jeden ten. Aha, i to tyle, cały poziom, dobra. To skoro robiliśmy sobie teraz poziom w Candy Chateau, to teraz czas na Pink Plant Woods i zobaczmy, co tam jest dla nas przyszykowany. 6 klatek mamy tutaj do znalezienia. Oczywiście, no, nie musimy robić tutaj 100%, bo z tego co wiem, nic się i tak nie dzieje, no bo to jest Rayman Redesigner, a nie jakiś inny port Raymana jedynki. Ale kurde, wrócić sobie do The Dream Forest i do tej świetnej muzyczki, no po prostu kurde, no coś pięknego, serio. Jezu, jak ja kocham Raymana jedynkę, autentycznie, to jest najlepszy Rayman z całej serii, no nie licząc Revolution oczywiście. Dara, usiądź w końcu normalnie, a nie klęczysz do tego mikro... Jezus Maria, wystraszyłem się, co tu się dzieje? Ktoś się tam wydarł na podwórku, ja pierdziele. O kurde, masakra. A, tutaj widzę, że mamy powtóreczkę z Raymana jedynki normalnego. A, i runda bonusowa. No normalnie nostalgią w pysk dostaje, nie? Ale widać, że ta runda bonusowa się różni chociażby tym. Chociażby różni się tym, że no nie ma czasówki ani nic, więc no tak XD trochę. Ale okej, dobra. Przynajmniej dostaliśmy taką leciutką nostalgią w pysk. W ogóle mam pytanko. Jak wy gra... Jakie wy macie wspomnienia może z Raymanem Redesigner? Bo podejrzewam, że ktoś z was tutaj grał na pewno w Raymana Redesigner. Opowiedzcie, jak wam się grało w te poziomy stworzone jakby przez Raymaniego. Raymaniego, kurde. Okej, tu już mamy jedną klatkę zdobytą. To jest druga klatka, ale to w sumie to będzie łatwo, bo akurat wiem, gdzie są wszystkie klatki, tak więc chyba, że tutaj coś zaraz zostanie ten pomieszane trochę, mam nadzieję, że nie. Kurde, ałała, to bolało trochę, nie powiem, że nie. Antytunki tutaj, kurde, widzę, że dają z siebie 100%, a nawet więcej niż 100%. I trzecia klatka będzie tutaj na dole. To doskonale też pamiętam. Dokładnie tak, ona tutaj będzie. Uwaga, uwaga. Tylko mam wrażenie, że te ryby, te piranie w sensie troszeczkę szybciej płyną. Takie dziwne odniosłem wrażenie, powiem wam szczerze. Okej, elegancko. To mamy zrobione. Już czwarta klatka. Tęskniłem za tym soundtrackiem. Elegancko. Kurde, co jest? Czemu tak gra dziwnie zlagowała? Masakra, ej, to troszeczkę było niefajne w tym momencie, co się wydarzyło. O kurde, mam nadzieję, że to było pierwszy i ostatni raz, że tak gra, kurde, ze mną poleciała w ciula. Bo nie powiem, że nie podoba mi się to. Ogólnie ja mam chyba starszą wersję Redesignera, bo słyszałem, że jest wersja 1.3 coś. Ale chyba ona się prawie, że niczym nie różni, tak przynajmniej mi się wydaje. A mogę się mylić oczywiście. Bo pamiętajcie, ja nie jestem nieomylny, ja też się mam prawo pomylić. Dobra, zobaczmy, co tutaj będzie miało miejsce. Wiem, że to jest runda bonusowa magika, więc tu prawdopodobnie znowu będzie runda bez jakiegokolwiek timera. No dokładnie, no tylko zbierz, kurde, te wszystkie żółte tinksy. Szkoda, że w ogóle kolorowych tinksów nie było w normalnym Raymanie jedynce. Ani w ogóle tych niektórych
ekskluzywnych rzeczy, których nie było w ogóle w Raymanie 1 na PS1 czy tam na PC-ta, tylko zostały dopiero dodane albo w Redemption, albo w Redesignerze. Byłoby to fajne, kurde. Tak, powiem wam szczerze, że patrząc na oryginalnego Raymana 1, to tak... Nie wiem, no... Nie to, że ja mam jakiś problem do oryginalnego Raymana 1 czy coś, ale częściej chyba będę wracał do Redemption. Tak, to jest definitywna wersja Raymana 1 i to jest bez dwóch zdań. Przynajmniej w mojej opinii. Cholera jasna, prawie bym spadł. Teraz upewnijmy się, czy mamy wszystko. No, tu raczej mamy wszystko. O, zrobiliśmy, kurde, coś fajnego w tym momencie. Tak fajny sposób życia żeśmy zdobyli. Przynajmniej ja w sensie zdobyłem. No i pewnie, kurde, wszystkie... Wszystkie życia sobie pozbieramy, mimo że i tak mamy ich nieskończoność, więc troszeczkę bez sensu. Okej, mamy wszystko zebrane. W 4 minuty 44 sekundy i 22 setne sekundy, poziom ukończony. Dobra, czyli teraz... Oj, tutaj tło się jeszcze, kurde, zmienia. O, proszę. No to zobaczmy Revenge of Mr. Scopes. Co to jest za poziom? Tutaj mamy chyba walkę z Mr. Scopesem. O kurcze pieczone. Co tutaj będzie się działo teraz? O nie, to jest... O Jezus Maria, to jest powtórka z tego, z... Mr. Stone'a. Och kurde, o cholera, o nie. Won mi z tym, ja uciekam od ciebie, frajerze. Ja pierdziele. Wyobraźcie sobie teraz taki, kurde, poziom w Raymanie 1, nie? Że uciekacie przed Mr. Scopesem. Jezus Maria. Co to jest za typ? To jest... Kurwysynu! On jeszcze tak chamsko skoczył. Przecież ja nie miałem możliwości się obronić nawet. Dobra, jeszcze raz jedziemy. Naprawdę, serio? Rayman, no nie załamuj mnie. Dobra. Dobra, uciekaj przed nim. O Jezu. Dobrze. Szybciej z tą chmurą. Dobra. Jest. O kurde. O Jezus Maria. Nie wyobrażam sobie tego poziomu na PlayStation 1. Tak szczerze nie wyobrażam sobie ani wcale tego poziomu. Kurde, taka ucieczka przed Mr. Scopesem. A to jeszcze nie koniec, to jest najgorsze. Ty co, jest ich dwóch teraz? Jezus Maria, jest ich dwóch. No więcej was matka w domu nie miała? A może miała, ale nie chciała, kurde. No proszę, szybciej się rozwalać. Jezus, nie. O Jezu, nie, proszę, nie, daj spokój już. Chłopie, co ja ci zrobiłem? Dobra, trafiliśmy. No serio, teraz te brązowe? Brązowe Tinksy? Cholera jasna, ile ja HP... Dobra, on polas tam. No nie! Serio! Dobra, jest, udało się. Chyba żeśmy uciekli od Scopesa, tak przynajmniej mi się wydaje. Chociaż frajer może tu się gdzieś kręcić. Nie zdziwię się, jak będzie u góry. Ale chyba uciekliśmy. Taką mam nadzieję. Kurde. Serio. Dobrze, literka P jest zebrana. Dawaj, skocz. Dobrze, haha, dobrze ci tak. Czyli mamy teraz się z nim tak bawić trochę.
ja kompletnie nie wiem, co jest? O co tu chodzi? Jak ja mam unikać tych ataków, skoro kurde wszędzie wszystko się pojawia? God damn it. Ale na szczęście to jest checkpoint z tego co widzę. No fajnie, że jest checkpoint, tylko kurde do przodu nie mogę iść. Nie żebym się czepiał, naprawdę, nie żebym się czepiał. Bo wiecie, ja jestem ostatni do czepiania się generalnie. Kurwa, no ile tego? Ile tego? Ja się pytam, ile? Ile? Ho, dobra, jest. Ja pierdziele, no kurde, serio? Serio musiałem się tak upodlić do takiego stanu? God damn it. Dobra, ostatni to jest ten... They come from outer space. Dobra, zobaczmy co to jest. Aha, czyli tutaj musimy zabrać jeden prezent, okej. Ty, Badland normalnie! Tylko z tą różnicą, że są tutaj przeciwnicy z tego, Picture City. What the fuck? O kurde, ale fajnie! Do Raymana trójki nawiązanie! Ale fajnie! Ej, podoba mi się to! Mega mi się to podoba, ej! To jest bardzo fajne, kurde! Ale fajnie! Sorry, że ja się tak podniecam, ale... No serio! To jest chyba jakiś znak, że trzeba będzie na kanale za Raymana trójkę się w końcu wziąć kiedyś. Znowu. I na nowo, kurde. Dobrze! Atakuj przeciwników! To z tych... z klatek tutaj zrobili podstawę... Kur... Ja pierdzielę! Wystraszyłem się! O, to jest puszka, gdzie możemy trochę wyżej skakać. I tam checkpoint jest. Dobra, z checkpointa warto skorzystać, nie żeby coś. Wyobraźcie sobie, gdyby Rayman w Raymanie Redemption miał właśnie te umiejętności, by tak właśnie, kurde, łapał się w ten sposób takich rzeczy właśnie, takich lumków żelaznych jak w Raymanie trójce, no nie? Czy to byłaby totalna miazga? Ja pierdziule, co to byłaby za gierka? Chociaż wiadomo, no są też fani... Wait, halo, a ja czy czasem ja w checkpoint nie uderzyłem? Chyba, że tutaj checkpointy nie działają. Okej. Troszeczkę w tym momencie się zdenerwowałem lekko, muszę przyznać. Dobra, jesteśmy z powrotem. Elegancko tutaj sobie dajemy radę z towarzystwem. O, możemy sobie latać elegancko, dobrze. Kolejna ta sama puszka. Puszka Pandory tak zwana, nie! O Jezus Maria, przez chwilę myślałem, że to insta killuje, ja pierdzielę. Tu mamy teraz już Picture City w pełni okazałości. Mimo, że początek był w Bandlandzie, tak nie chcę się czepiać oczywiście. Okej. I co teraz? Co teraz nam to dało? Haha, czyli tutaj mamy przejście. A to czasem nie była muzyka z tego? Kurde, nie kojarzę tej nutki, co teraz leci. A może kojarzę, nie wiem. Musiałbym sobie przypomnieć. Albo w montażu sobie, nie wiem, wklepię, ale wydaje mi się, że ja tą nutkę słyszałem w Redemption. O kurwa, zajeb...
Nie no, ja jestem pro. Ja jestem pro w tę gierkę, nie ma co. Tak, to jest muzyka chyba jak żeśmy szli do tego, do Mr. Darka na tą ostateczną konfrontację. Z tego co ja kojarzę. Dokładnie, to jest chyba ta muzyczka nawet. Nie zgadnę, checkpoint nie zadziała, prawda? Nie, teraz raptem zadziała, what the fuck? A, to jest ta puszka, którą trzeba kontrolować, no tak. I będziemy tak kurde w nieskończoność, żeby wszystkie te wybić te. O, 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 tego trzeba. Mhm. Dobrze. Spokojnie, ja cię tutaj zaraz dorwę, gnoju. Haha, dobrze. Jak mówiłem, dorwałem gościa. Tylko teraz trzeba w to coś uderzyć, czyli w tą wajchę między innymi. A to już może być trudne. To już naprawdę może być bardzo trudne. Chyba że tak pod spód będziemy musieli uderzyć. No to wtedy ja rozumiem, ale inaczej nie widzę. Nie, no trzeba kurde chyba inaczej. Ja pierdzielę, no nie da się, no nie da się, no. Chyba że inaczej jeszcze zrobimy. Kurde, ja tu mam multum kombinacji, no przepraszam najmocniej, ale jakoś sobie radzić trzeba, no nie? O właśnie. Teraz trzeba uważać na TT. O właśnie, na nich trzeba było uważać. Aha, i teraz tutaj nic już nie ma. No dobra, no to skoro tutaj nic nie ma, no to chociażbym chciałbym wiedzieć, co tam u góry jest. Czy będzie mi to dane wiedzieć? Dobra, lecimy w takim razie dalej. Widzę, że chyba tamta wajcha to chyba była tylko i wyłącznie dla zmyłki, przynajmniej tak mi się wydaje i mam taką trochę nadzieję, że ona była dla zmyłki. Skaczemy, skaczemy, skaczemy. Tam nic nie ma. Ne. To bierzemy jeszcze raz właśnie puszeczkę. Jedziemy z koksikiem. Co się dzieje? Jakaś tajemnicza muzyczka się włączyła. Jakieś zielone tingsy tutaj. Kurde, ale fajnie zrobiony poziom jest. To jest takie połączenie Picture City i The Cave of Scops. A, dobra, już wiem dlaczego. Dobra, już wiem dlaczego ta muzyczka leci. To już widzę co się święci, kurde. Widzę co mnie goni. Reactor Entrance, okej. O cholera. Ej, taki poziom kurde w Picture City. O Jezus Maria, jaka miazga. Ja wiem, że teraz trochę śmiesznie to brzmi, no bo przecież ja przerażony jestem i spitalam najszybciej jak tylko potrafię. Ale no nie ukrywajmy, coś takiego. Go.
co tu mamy? Okej. Uwaga, uwaga. Dobra, udało się. Nie zabraliśmy prezenciku, ale poziom mamy ukończony w 38 minut. Ja pierdziele, nie. Masakra, moi drodzy, ja mam dosyć. Dosyć tego Raymana Redesigner. Świetna to jest gierka, świetne poziomy Raymani przygotował, ale jednak, kurde, to za dużo jak na moje nerwy. Mam nadzieję, że tylko 4 są poziomy w tej nowej wersji, ale wiecie co? Dla pewności... Ja chyba to sprawdzę, dlatego jeszcze nie kończymy odcinka, ale zmieniamy wersję. Dobra, to zróbmy teraz tak, z tego menu wyjdźmy sobie. I zobaczymy teraz, jak będzie wyglądało... jak będzie wyglądał ten Rayman Redesigner nowa wersja. Ten 1.3.3. Mam nadzieję, że no nie będzie kurde nowych plansz, bo ja psychicznie na to gotowy nie jestem. Za 30 coś sekund będzie, tak więc sobie wypakuję to zaraz. Dobra, moi drodzy, mamy najnowszą wersję Raymana Redesigner. Zobaczmy, co się pozmieniało w wersji 1.3.3. Okej. Jest wersja 1.3.3. Okej, mamy cały czas 4 poziomy. Okej, dobra. Już się bałem. Moi drodzy, ja już się bałem. Wiecie, czego ja się bałem? Że będzie jeszcze więcej poziomów, ale jednak nie. Okazuje się, że nie. Wszystko, co mogliśmy zrobić w Raymanie Redesigner, zrobiliśmy. Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Strzelcie łapeczkę w górę, jeżeli się spodobało i chcecie zostać po więcej, jeżeli jesteście oczywiście nowymi widzami. Bo nowych widzów oczywiście serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału. Kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na moje socjale, linki są pozostawiane w opisie. Przede wszystkim grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram. W szczególności na to ostatnie, dlatego że tam wam powiadamiam o filmach, które... No, są w drodze, ewentualnie jeżeli coś nie wyszło, żaden jakiś film nie wyszedł, to przynajmniej w tym momencie będziecie poinformowani, że na przykład jakiś film został przesunięty, albo jeżeli YouTube będzie wredny i nie da wam powiadomienia, to na Instagramie, na Instastory będziecie mogli zobaczyć. I gorąco zachęcam na wbicia na moje pozostałe socjale, czyli grupa na Facebooka oraz Discord, dlatego że tam mamy integrację, wszyscy razem ze sobą. To by było na tyle, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!